Hej dziewczyny, dzisiaj tutorial. Tym razem postanowiłam pokazać Wam dokładnie taki sam makijaż, jaki ja będę miała w walentynki, więc nie będzie to w sumie nic skomplikowanego albo bardzo udziwnionego. To będzie taki bardzo prosty, klasyczny makijaż. Wykonamy go głównie z pomocą paletki Smoky, no i to tyle, do dzieła. Zacznijmy od powieki ruchomej i cienia z Vipery. To jest numer CV07. To jest taki bardzo ładny, jasny, pastelowy fiolet z maleńkimi drobinkami, który nakładam po prostu na całą powiekę ruchomą. Najpierw klepuję go delikatnie takim bardziej płaskim pędzelkiem. Staram się, aby równomiernie pokrył skórę w tym miejscu. Później zamieniam ten pędzelek na troszkę większy, taki pędzelek do rozcierania i wyciągam ten cień delikatnie powyżej załamania. Następnie sięgam po taki bardzo ładny, zgaszony róż, to jest kolor Dust and Memories. Będę nakładać go w załamaniu troszkę bliżej zewnętrznego kącika i wyciągać delikatnie do środka powieki. Po prostu staram się rozetrzeć go odrobinę w górę, właśnie od załamania w kierunku upryłego. Następnie zamieniam go na taki bardzo ciemny, matowy fiolet, który nakładam pędzelkiem w zewnętrznym kąciku, trochę wyciągając go w taki sposób, jakbym wyciągała kreskę. Następnie nakładam go odrobinę wyżej, tak żeby jakby tą linię rzęs i linię załamania zamknąć w takim V. Wszystko delikatnie blenduję do tego momentu, kiedy jakby obecny kształt będzie mnie zadowalał. Akurat tutaj przechodzę bardzo szybko do dolnej powieki. Podkreślam ją od połowy do końca tym samym ciemnym fioletem. Robię to dlatego, żeby jakby przedłużyć ten cień od dolnej powieki od razu do załamania i trochę wyżej, tak żeby w tym momencie od razu mieć taki jednolity kształt i wszystko tak jak należy. Żeby teraz móc ten zewnętrzny kącik delikatnie jeszcze tym fioletem przyciemniać i nakładać go odrobinę więcej. Później sięgam po bardziej bordowy kolor, który nakładam na dolnej powiece bliżej wewnętrznego kącika. Zamieniam pędzelek na skośny i zaczynam z pomocą czerni przyciemnić linię rzęs. Tym razem nie malujemy kreski, ale ta linia może odrobinkę kreskę przypominać. Ja tak samo wyciągam ją z zewnętrznym kąciku, trochę dalej i wyżej, po prostu starając się, żeby ona była jak najbardziej miękka i w tym momencie po prostu dowolnie na nią pracuję, tak żeby ten kolor był jak najbardziej ciemny, nasycony, jak najbliżej linii rzęs i żeby rozchodził się delikatnie dalej. Tą samą czerni delikatnie podkreślam też jakby zewnętrzny kącik przy dolnej powiece, a później przechodzę do takiego perłowego eyelinera z Lioeli i nim rozświetlam sam wewnętrzny kącik na górze i na dole. Pod oczami poprawiam korektor z pomocą takiego pędzelka. Na szczyt kości policzkowych nakładam jeden z rozświetlaczy z tej paletki Slicka. Podkreślam nim też miejsce pod łukiem brwiowym. Maluję rzęsy i to właściwie tyle. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że tutorial okazał się jakiś pomocny. Dajcie znać, czy dzisiaj się gdzie wybieracie, czy raczej zostajecie w domu. I w ogóle co u Was słychać. Ja dziękuję za oglądanie, czekam na Wasze komentarze i na razie.